Życie w swojej własnej Nibelandii. Nigdy nie wiesz, co jest prawdziwe. A gdy przychodzi to do czego, o wszystko musisz walczyć. Osobiście uważam, że większość tego poczucia braku i niezadowolenia z naszego życia wyciągamy głównie z dzieciństwa, ale to nie jest kwestia tego, jak byliśmy tylko i wyłącznie wychowywani w dzieciństwie, ale popatrzmy na to z takiej perspektywy, że gdy wychodzimy na świat, to jesteśmy zawsze w poczuciu mniejszości i gorszości. Jesteśmy słabsi od rodziców, od rodziny, od naszych znajomych, od naszego otoczenia. Jesteśmy takim małym dzieciątkiem, które jest wrażliwe, jest cały czas zależne, musi cały czas walczyć o przetrwanie. I dorastamy, potem przechodzimy przez system edukacji i w zasadzie pewnego dnia budzimy się i nagle uświadamiamy sobie, o, jesteśmy dorośli, bo pewnie uświadomiliście sobie to w pewnym momencie i nawet nie poczuliście tej granicy pomiędzy byciem młodym a byciem dorosłym, chociaż z psychologicznego punktu widzenia podobno zawsze przechodzi się wtedy przez pewnego rodzaju kryzys tożsamości albo kryzys egzystencjalny. Dla mnie to jest w zasadzie jedno i to samo. I takich kryzysów mamy w życiu wiele. Gdy jesteśmy młodzi, tak, i wchodzimy w wiek dojrzewania, potem gdy się wyprowadzamy od rodziców, stajemy się niezależni, potem gdy zakładamy rodzinę, czy potem jak się starzejemy. To jest oczywiście, mógłbym powiedzieć, taka filozofia z punktu widzenia psychologii. Z doświadczenia wygląda to czasami różnie, czasami można mieć kryzys egzystencjalny każdego dnia, ale chciałbym tutaj zwrócić uwagę na to poczucie mniejszości i gorszości. Idziesz w lewo, idziesz w prawo. W pewnym momencie zatrzymujesz się. Jesteś w środku lasu. Trochę tu ciemno i samotnie, ale gdzieś z pomiędzy krzaków widać światło słońca. Może to jest ta nadzieja, ten potencjał dla ukojenia. Coś niezwykłego rodzi się w twoim sercu. Idziesz, milcząc, prowadzony przez odwagę i intuicję. Sam Adler, Alfred Adler, uważał, że człowiek przez całe swoje życie walczy z tym poczuciem gorszości. No ja osobiście uważam, że coś w tym jest i dopóki nie odkryjemy w nas samych tego poczucia szczęścia, takiego samozadowolenia z naszej obecności, to nigdy tak na dobrą sprawę nie będziemy zadowoleni. I to też tyczy się takiej jednej ciekawej emocji, jaką jest zazdrość. Ja zauważyłem, że zazdrość jest praktycznie wszędzie. Pamiętam doświadczenia z dzieciństwa, jeszcze ze szkoły, gdy konkurowaliśmy o oceny w szkole, w klasie. Zawsze byłem w top czołówce, to wiem, jak ogromna jest tam konkurencyjność. Im człowiek lepszy, tym stara się być jeszcze lepszy, żeby zadowolić siebie, zadowolić rodziców, zadowolić nauczycieli, zyskać wszystkie nagrody. To trochę uzależnia jak takie narkotyki, chociaż o tym się głośno nie mówi. I wydaje mi się, że to też jest taka podbudowa takiego sukcesu później w życiu, ale też takiego uzależnienia od ciągłego oczekiwania od siebie, żeby być najlepszym. Nagle zatrzymujesz się. Stoisz osłupiały, samemu nie wierząc, gdzie jesteś, kim jesteś i co tu się dzieje. Łapiesz się za głowę. Widzisz dookoła ciebie ciernie i chwasty. Jakiś głos z tyłu głowy podpowiada: coś tu jest nie tak. Ktoś czeka na ciebie, aby wyrządzić ci krzywdę. Inni chcą dla ciebie źle. Wszędzie czyha zło i oszuści. Siadasz na ziemi, w rozpaczy łapiąc się za głowę. Nie masz pojęcia, dokąd iść dalej. Wszystko wydaje się być ciężarem nie do podniesienia. Nie wiesz, kogo poprosić o pomoc. Już nie chcesz dalej niczego więcej. Tracisz zainteresowanie domem, znajomymi i rodziną. Nie wierzysz w swój talent, umiejętności czy dotychczasowe osiągnięcia. Od samych myśli boli cię głowa. Czacha dymi, głosu brakuje, wszędzie tylko ból i ograniczenia. Wiecie, wiem, że dzisiaj w necie jest taki obraz człowieka sukcesu i to w zasadzie najlepiej się sprzedaje. Najlepiej, żebyś osiągnął sukces, założył swój własny kanał na YouTube i zmieniał świat. Ja wiem o tym, ja sam tego uczę, także jesteśmy na tych samych torach, mógłbym powiedzieć. Ale
wiecie, tak w zasadzie jak przyjrzymy się temu tak z boku, to możemy dostrzec w tym jakiś taki nowy trend mody, który się wyróżnił. I wydaje mi się, że teraz wszyscy, albo przynajmniej większość ludzi, ma takie oczekiwania względem siebie, żeby zawsze być najlepszym. I moim zdaniem to trochę staje się uciążliwe i męczące i buduje w nas nierealistyczne oczekiwania. I ja sam osobiście zdaję sobie z tego sprawę, z doświadczenia. Dużo czasu włożyłem w YouTube'a. Nadal nie jestem na takim poziomie rozwoju, na jakim chciałbym być. I widzę, że mój umysł wiecznie jest niezadowolony z tego, co robię. I dopóki go nie wyłączę, a w zasadzie on sam się wyłącza i wpada do wieczności tego, co jest tu i teraz, to wiecznie mogę gonić za czymś. Oto sabotaż. Nieposkromione uczucie chaosu, pomieszania. Cząstka kosmicznej entropii dążącej do rozpadu i śmierci. Nic nie ma sensu. I tak wszyscy zginiemy. Nie ma dokąd pójść dalej. Zrozpaczony szukasz, choć nie masz pewności co do kierunku. Jakieś światło czyha na horyzoncie, choć nie ma pełnej jasności. Za każdym razem, gdy bierzesz się za robotę, pojawia się opór i wątpliwości. Może się do tego nie nadaje. Inni są przecież lepsi, mają więcej talentu, wiedzy, kasy, szczęścia i umiejętności. Może to nie jest dla mnie. Może powinienem poczekać na wezwanie weny i inspiracji. I wiecie, ja chcę być tutaj autentyczny. Nie chcę stawiać siebie wyżej nad wami. Wiem, że jest teraz bardzo duża popularność na to, żeby być pro, być zajebistym, po prostu uczyć innych ludzi, tak? Tego, jak być zajebistym. Mam nadzieję, że kiedyś w przyszłości ludzie będą bardziej otwarci i bardziej będą dzielić się swoim własnym, normalnym, zwyczajnym życiem, pełnym sprzeczności, paradoksów i wątpliwości, bo tak w zasadzie wygląda życie każdego człowieka, tylko my sobie tą doskonałość uroiliśmy w naszych głowach. Pewnie dlatego, żeby nie popaść w nihilizm, albo coś zrobić z tym życiem. Też jest temat na osobne wideo. Ale tak, chciałem dzisiaj stworzyć taki przekaz dla was, abyście przyjrzeli się swojemu własnemu życiu z taką dozą dystansu i takiej naturalności, żebyście zaakceptowali tą zwyczajność. Niepohamowana fala wątpliwości zaczyna się zmagać. Nigdy nie jest tak, jak powinno być. Ciągle czegoś brakuje. W końcu przełamujesz się. Sięgasz po książkę, podchodzisz do biurka, włączasz komputer, podnosisz słuchawkę. Z początku mechaniczne gesty wywołują lekkie zniechęcenie. Po chwili do mięśni napływa więcej krwi, mózg wytęża swoje receptory nerwowe. Doświadczasz pierwszego przebłysku jasności. Dzieje się. Klikasz w kolejne przyciski. Pojawia się poczucie płynności i kontynuacji. Działasz w swoim tempie, rzeczy zaczynają się układać. Małymi krokami idziesz do przodu. Jeszcze nie wiesz co i jak, ale zamiast oczekiwać natychmiastowych efektów, uczysz się pływać w chaosie. Nagrywam to wideo, żeby podzielić się swoją zwyczajnością. I chcę pokazać wam, że w tej zwyczajności można odnaleźć wartość. Jeżeli wy chcielibyście zakomunikować coś temu światu, chcielibyście coś stworzyć, uważacie siebie za twórców, albo w ogóle chcecie coś zrobić z tym życiem, albo nie, to nie krępujcie się przed tym, żeby być po prostu sobą. Naprawdę. Nigdy tak naprawdę nie wiecie, co druga osoba z tego wyciągnie i z czego skorzysta. To może wydawać się na początku trudne, uciążliwe, jeżeli macie dużo lęku, dużo wstydu w sobie, boicie się odrzucenia. Ale pamiętajcie, że do wszystkich rzeczy dochodzi się stopniowo. Ja sam w swoim życiu nauczyłem się z doświadczenia, że jak jestem sobą i jestem nawet tym niedoskonałym sobą, to uczę się zdecydowanie szybciej, bo działam, bo coś robię i się z tego uczę. A gdy oczekuję od siebie od razu cały czas ideału, to się tylko blokuję. Nie chcę mi się działać, wątpię w siebie, porównuję się do innych, oceniam innych, twierdzę, że oni są oszustami, a potem to samo kieruję na siebie. Uważam, że sam oszukuję siebie. Staję się wtedy cyniczny i zauważyłem, że to dotyczy wszystkich ludzi. I kończy się to dotkliwym nihilizmem, bo nagle zdajesz sobie sprawę, że jesteś sam i egzystencja nie ma znaczenia, dopóki sam nie nadasz tego znaczenia życiu. Robisz pierwszy porządek, drugi.
Nagle stos brudnych ciuchów zaczyna się zmniejszać. Odhaczasz kolejne pozycje na liście. Podchodzisz do nowej osoby i się uśmiechasz. Zaczynasz z dystansem żartować z siebie. Inni patrzą na ciebie i dziwią się, że się zmieniłeś. Jeszcze nie wiedzą, co się stało i ty też nie masz pewności. Ale tak się dzieje. Zjednujesz się w sobie. Kolejne części zaczynają pasować i współgrać. Nie walczysz, ale łączysz. Nie cierpisz, ale szukasz. Nie tłumisz, ale otwierasz. Sprowadzasz światło na jego własne źródło. Okazuje się, że sabotaż nie jest czymś do pokonania, lecz kolejnym wyzwaniem, dzięki któremu stajesz się bardziej świadomy siebie. I uważam, że jest pewien proces intelektualny, jaki trzeba w tym wszystkim przejść, ale jest też ten aspekt poddania się do siebie. Takiego totalnego poddania się. I jeżeli ty tego nie zrobisz, tak jakby świadomie, to życie w pewnym momencie i tak zmusi cię do tego, żebyś się poddał. Trochę się rozgadałem, ale mam nadzieję, że wiecie, o co chodzi. Słuchajcie, jestem na nowym mieszkaniu. Już się tutaj trochę poukładałem. Chciałbym nagrywać częściej, ale nie za bardzo mam czas. I mam dla was takie pytanie. Co takiego wy chcielibyście oglądać więcej? Czy chcielibyście więcej tematów motywacyjnych, inspirujących, więcej tematów duchowych, może więcej vlogowania? Chociaż z vlogowaniem to wiecie różnie, bo w tej chwili mam dosyć rutynowe życie i nie za bardzo mam co wam pokazać. Ale może macie jakieś pomysły? Może chcielibyście Q&A? Może macie jakieś pytania? Możecie je zadać na dole? Może chcielibyście live'a? Z moją chęcią mogę zrobić dla was live'a. To nie jest dla mnie żaden problem. I coś jeszcze chciałem wam powiedzieć. Czasami stoję przy takim dylemacie. Czy nagrywać dla was częściej, ale obniżyć trochę tak jakby jakość, bo jakbym częściej nagrywał, to nie miałbym tyle czasu na montaż i obróbkę i wiadomo, nie byłbym aż taki super, mega, ultra na wypasie, jak jestem, jak nagrywam jeden film w tygodniu. Czy chcielibyście oglądać mnie częściej, czy jednak wolicie rzadsze filmy, ale za to takie bardziej, wiecie, wygłaskane, wymuskane i takie z takim, no wiecie, z takim skupieniem, mógłbym powiedzieć, z takim pro-vibe'em, z tą doskonałością, którą przez chwilę zhejtowałem. To jest dla mnie mega super ciekawe, bo jeżeli będziecie chcieli po prostu częściej filmy, to ja mogę nagrywać więcej takich właśnie filmów z moją gadającą głową i ewentualnie coś tam wklejać w tle i mielibyście po prostu więcej kontentu. Tak, to jest dla was w tej chwili, intencjonalnie dla was nagrywam to wideo. Dobra, kochane mysie pysie, dzięki za waszą uwagę. Cieszę się, że jesteście. Cieszę się, że ja jestem. Jeżeli chcecie, wejdźcie na grupę na Facebooku Wszyscy Jesteśmy Świadomością. Ostatnio mało postuję, ale może uda mi się jakoś to nadgonić. Zapraszam również na Instagrama. Tam zacząłem dzielić się fragmentami ze swojej książki. I ogólnie polecam rozejrzeć się po moim kanale. Jeżeli nie subskrybujesz kanału, to zachęcam do subskrypcji. Zostaw dla mnie łapę w górze. Napisz komentarz, pozytywny przemyślunek. I napisz mi proszę, co chciałbyś oglądać, co chciałbyś zobaczyć, jakieś pytanie, co ci przyjdzie do głowy. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczyska następnym razem. Miłego. Elo. Buźka. To twoje wnętrze, pragnące uwagi, ekspresji, jedności, miłości, obecności, przebudzenia. To kosmiczna filozofia pochodząca z wnętrza każdego z nas. Znasz to doświadczalnie. Konflikt i rozwiązanie. Napięcie i rozluźnienie. Ból i przemijanie. Nieważne co zrobisz, nieważne gdzie przebywasz, zawsze towarzyszy ci poczucie zawieszenia w czasie i przestrzeni. W końcu każdy z nas jest w centrum samego wszechświata, poruszając się po bezforemnej ziemi, która nie ma początku i nie ma końca. Podróżujemy z prędkością światła, czytaj, chwili obecnej, mając do czynienia tylko z samym sobą i relacją z pozostałą częścią wszechświata. To nie kwestia samosabotażu czy tylko pozostałości po psychologicznych traumach. To głos wszechświata. Wzywa nas do zrozumienia siebie, krzycząc głosem języka emocji,
pragnącego jednocześnie dźwięku i ciszy, smutku i przestrzeni. To głębokie poszukiwanie egzystencji, samego siebie i wezwanie, by na powrót zjednoczyć się ze źródłem tworzenia. Tego, kim każdy z nas pierwotnie w swojej istocie jest. Czasem mamy zbyt wiele sprzecznych głosów w naszej głowie. Każdy pragnie zmierzać w innym kierunku. Zapominamy wtedy o naszej prawdziwej, kosmicznej naturze. Miotają nami różne sprzeczne poglądy, wizje i siły natury. Lecz na pewnym polu wszystko dopełnia się wzajemnie. Uzupełnia i harmonizuje.